Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj krótka informacja o moich kodzikach, dlatego że tak jak obiecałem, jest kod na W56, a co ważniejsze, jest również kodzik z okazji kolejnej edycji Hellevatora dla dosłownie każdego gracza na każdy serwer. Myślę, że to Was jak najbardziej interesuje, także oczywiście nagrywam o tym film. Nie mogłem wcześniej tych kodów udostępnić standardowo, więc udostępniam je dopiero teraz. W tym momencie ja tu mam jeszcze odliczanie do W56, jeszcze nie mam Hellevatora, ale w tym momencie już to wszystko startuje. I W56 i Hellevator, ja to oczywiście nagrałem wcześniej, także już możecie tych kodów używać i już możecie się bawić i możecie grać. No ale okej, na wstępie oczywiście zostawcie kciuka w górę. Jeżeli użyłeś mojego kodu, przynajmniej jednego, ale najlepiej dwóch, to zostawiaj tego kciuka w górę. Pisz w komentarzu, że użyłeś. Zostawiaj suba z dzwonem, bo kody są bardzo często ostatnimi czasy, czy to z jakiejś okazji, czy to po prostu co nowy serwer, więc zostawiaj tego suba z dzwonem, żeby być na bieżąco. No i chyba możemy zaczynać. Podzielę ten film na takie dwie części. Na początek powiem Wam wszystko o tych kodach, bo myślę, że to Was najbardziej interesuje. Zresztą kody już macie nad moją kamerką, widzicie i na W56 i ten taki ogólny. No a później powiem Wam, bo dostałem niedawno tak naprawdę te informacje, ile osób mniej więcej użyło mojego kodu na W54, ile osób użyło mojego kodu tego Neutral Raster, bo powiem Wam, że te liczby są przepotężne i będę chciał po prostu Wam podziękować przy okazji, Wam powiedzieć, bo to Wam się należy taka informacja, bo to Wy tego używacie. No i oczywiście mam nadzieję, że tych dwóch kodów również użyjecie w jak największej ilości, no bo jednak będzie mi po prostu bardzo miło, nie? Bo te liczby, no mówię, są potężne, naprawdę Wam dziękuję, także od razu powiem, używajcie tych kodów, rozsyłajcie je na swoje gildie, wszędzie gdzie się tylko da, będę oczywiście bardzo, bardzo wdzięczny. Nie mam z tego nic materialnie, warto to zaznaczyć, bo dużo osób tak myśli, ale mam statystyki, dzięki czemu jesteśmy, nasze community jest uznawane za, powiedzmy, takie, no mocniejsze, nie? Liczniejsze, łatwiej nam ogarnąć jakieś gratisy i tak dalej, także po prostu standardowa formułka, rozsyłajcie to, żebyśmy nabili potężne statystyki. Dobra, zacznijmy sobie może od tego kodu ogólnego, bo ten interesuje, myślę, że największą ilość osób. Jest to Neutral Podłoga Hell. Jak te kody w ogóle wpisywać? Tu może wyjdziemy, tak jak mówię, mam odliczanie, no ale ja to nagrałem dwa dni wcześniej. Wchodzimy sobie na swoje konto, jak już będziecie oczywiście, klikamy tutaj ten plusik obok grzybków, tak jakbyśmy chcieli kupić grzyby, no i klikamy tutaj gratis. W tym momencie możemy wprowadzić kod, kod jest następujący, jest to neutral podłoga tak zwana hell, trochę mi tu się dziwnie pisze, bo jak nagrywam, to mam mikrofon z przodu, no ale właśnie tak on wygląda i chyba bez tej podłogi też powinien zadziałać, ale dla pewności wpisujcie podłogę, bo taki dostałem właśnie. No i jak widzicie, jak klikniecie daj mi bonus, to dostaniecie swoje nagrody. Teraz piszę, że kupon jest nieprawidłowy, no ale on będzie aktywny od właśnie tam 20 bodajże 7 maja od godziny 16, czyli od momentu, jak ten film wlatuje. Także tak jak mówię, neutral podłoga hell, zresztą macie to nad kamerką, powinno wszystko Wam śmigać. Co dostajecie z tego kodziku? Może też tutaj sobie odpalę swoją ściągę. No i lecimy, otrzymujecie 25 kart kluczy do tego eventu, czyli po prostu każda karta klucz umożliwia Wam wejście i zawalczenie z kolejnym przeciwnikiem tamtym w Hellevatorze, więc nagrody są w sumie takie same jak przy okazji ostatniej edycji. Oprócz tego macie 100 klepsydr i oprócz tego macie nieśmiertelkę. Tak jak mówię, kod jest dla każdego gracza i jest na każdy serwer, więc używajcie po prostu, można go użyć od 10 poziomu, to też jest bardzo istotne moim zdaniem, dlatego że nie od razu na pierwszym, tak jak na przykład kod na W56, tylko musicie dobić ten 10 poziom. No i teraz bardzo ważne, działa od teraz, czyli od momentu, jak wrzuciłem ten film, do 29 maja 23.59. Tak więc powiem Wam szczerze, że no krótko, nie? Tylko do końca weekendu, tylko do końca niedzieli, więc po prostu musicie się śpieszyć, musicie go używać, rozsyłać po swoich gildiach, nawet po jakichś zagranicznych, gdzie tylko się da, to po prostu rozsyłajcie, bo no nabijemy po prostu te staty mocniejsze. Wiadomo, jak to wygląda. Jak macie jakieś tam, nie wiem, jakieś swoje konta, na których już nie gracie czy coś, a jesteście na nich zalogowani, to też możecie wbić, użyć kodziku. Wiadomo, to jest chwila, moment na jakieś tam dodatkowe użycia się nabiją, nie? Można by tak powiedzieć. Pobawić się po prostu na jakimś starszym koncie, zobaczyć, jak daleko dojdziecie w tym Hellevatorze i tak dalej, i tak dalej. Jedna ważna sprawa, tak jak mówię, można go użyć od 10 poziomu, ale też dużo osób ostatnio miało taki problem, że po prostu jak wbiły ten 10 poziom,
i chciały użyć tego kodu, to im pisało coś w stylu Join Tournament First czy coś takiego, bo po prostu musicie wejść do tego Hellevatora. Nawet nie musicie walczyć bodajże, tylko musicie go odpalić, musicie tam ten samouczek sobie przeskipać, żeby już na tym koncie tak jakby go aktywować i dopiero wtedy ten kodzik będzie aktywny. To jest bardzo istotne, bo sporo osób mi pisało, że miało ostatnio taki problem, także no musicie, jak już wbijecie ten 10 level, bo Hellevator jest od 10 levela, jak się nie mylę, to po prostu wejść sobie najpierw do niego. Tutaj w prawym dolnym rogu, zaraz wam pokażę, to możemy już wyłączyć, tutaj po prostu klikacie, no i wtedy dopiero ten kodzik wam na koncie zadziała. Kolejny kod to jest oczywiście kod na W56 standardowo, więc tylko i wyłącznie na ten serwer. I jaki to jest kodzik? Tak samo, wchodzimy tutaj w ten plusik, wchodzimy w gratis, wpisujemy neutral 56 i klikamy daj mi bonus. Dobrze napisałem, wszystko jest ok. No to po prostu jest mój nickname, nie? Jak ktoś nie ogarnia, to niech sobie przepisze tam z YouTube'a czy skądś. Klikamy daj mi bonus, no i ja mam teraz nie prawidłowy, ale jak wy to dostaniecie, to już będą te kodziki działały. No i co ten kodzik nam daje? To już w sumie widzicie na banerku, no ale żeby tak dopełnić to wszystko, dostajecie 56 grzybków, oczywiście od tego, jaki jest numer serwera. Dostajecie wierzchowca 50% nieśmiertelkę. Od razu tutaj zaznaczę, że jeżeli ktoś planuje kupić pierwszy pakiecik, ten za dwie dyszki, to Gryfosmog wam się połączy. Tam z tego pakietu macie bodajże na 4 tygodnie, z mojego kodu macie na 2, więc łącznie będziecie mieć na 6. To od razu powiem, nie zamieni wam się ani nic takiego. Kolejna sprawa, można go użyć tylko do 20 poziomu. Tamten dla wszystkich można użyć od 10, a ten można użyć do 20. Więc najlepiej go użyć po prostu na pierwszym levelu, jak już macie swoje konto na W56 i tak naprawdę tyle. I działa on od teraz do 24 czerwca do 23.59. Tak więc no, na to już macie akurat cały miesiąc. Ten baner pewnie odnośnie tego kodu właśnie na W56, dopóki będzie aktywny, to będzie na filmach widniał, także na spokojnie myślę, że dacie radę. Co ważne, kody można łączyć. Kodziki możecie połączyć, więc na, ci, którzy grają na W56, będą mogli użyć obydwóch. To też jest bardzo istotne, także pamiętajcie o tym. No i dobra, jeżeli jeszcze chodzi o takie informacje, to tak. Jeśli nie dostaniecie nagród za kody, czy coś takiego, bo nieraz są takie błędy, to spróbujcie się przelogować, spróbujcie zdjąć, założyć broń i tak dalej. Jeżeli ktoś ma taki problem, pisze w komentarzach czy coś, to możecie mu odpisać od razu, bo to przeważnie pomaga. Możecie rozsyłać ten kod po swoich gildiach, znajomych, wszędzie gdzie się da, żeby te statystyki nabić. To jakby już powiedziałem, ale powtarzam. Kodu twórcy, czy tego do Hellevatora dla wszystkich, czy tego na W56, możecie użyć tylko od jednego twórcy, nie? Nie da się od kilku, także oczywiście będę bardzo, bardzo wdzięczny, jak użyjecie mojego. Można użyć raz na konto, wiadomo, więc no po prostu mówię, będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeśli nie planujecie grać, czy to na W56, czy właśnie tak jak mówię, macie jakieś konto, to po pierwsze na W56 możecie zrobić pierwszy level, użyć kodu, pobawić się za te darmowe grzyby. Jak jeszcze tam z prerejestracją weszliście i zrobiliście konto i potwierdziliście, to chyba nawet dostaniecie zamiast 25 grzybów standardowo, to chyba nawet 40 plus te 56 z kodu, więc to już wychodzi fajna ilość, także można się nawet pobawić. Tak samo mówię, jak nie gracie na jakimś koncie, a my jesteście zalogowani czy coś, to możecie tego z Hellevatora kodziku użyć, wiadomo. Więc no, to już w sumie powiedziałem. No i tyle, jeżeli chodzi o takie kodziki, to tyle. Wszystkie informacje mam nadzieję, że przekazałem. Będzie to pewnie też na Discordzie wklejone na ogłoszeniach, więc zapraszam, punkt 16, jak już wybiję, bo ja to nagrałem, mówię, wcześniej, ale no ja to mogę udostępnić od 16 właśnie od w ten piątek, to jest 27, jeszcze sobie sprawdzę. Tak, dokładnie, 27 dzisiaj, w sensie dla was dzisiaj, no w ten sposób. Będzie to udostępnione, gdzie tam będę mógł po prostu udostępnić, więc no, myślę, że wszystko zrozumiecie, jakby co, to po prostu pytajcie w komentarzach na pewno, albo na Discordzie, na pewno ktoś wam tam odpowie. Dobra, i jeżeli chodzi teraz o statystyki, bo to wam obiecałem jako druga część, mam nadzieję, że zostaniecie i posłuchacie, no to tak, dostałem dość późno, mimo wszystko, te statystyki dokładne swojego kodu. Po pierwsze to jest kod z W54, bo jeszcze o tym wam nie mówiłem, mimo że to już dość stare dzieje, no ale mówię, dostałem to jakoś chyba, nie pamiętam kiedy, z 2 tygodnie temu, coś takiego.
ale jeszcze nie było okazji. I jeżeli chodzi o kod Neutral Easter, który był tam z okazji właśnie legendarnego lochu. No i po pierwsze, jeżeli chodzi o kodzik Neutral Easter, to był on dostępny dla wszystkich, ale od 50 levela, a mimo to i tak nabiliście bardzo, bardzo podobne, troszeczkę mniej, ale tak jak mówię, bardzo podobną ilość użyć, co właśnie tego kodu z Helevatora, mimo że tamta edycja Helevatora i tamten kod, tak samo jak i ten, był dostępny od poziomu 10, to wy i tak nabiliście niewiele mniej właśnie użyć tego kodu Neutral Easter, mimo że on był dostępny właśnie od poziomu 50 z okazji legendarnego lochu. Tak jak mówiłem wtedy, jak sobie pomnożycie moją liczbę subskrypcji razy 4, to wam wyjdzie wynik, no i tak jak mówię, teraz jest niewiele mniejszy. Powiem wam, że no to są dziesiątki tysięcy, nie wiem jak to się tak rozchodzi, ja rozumiem, że wy to rozsyłacie, ja to też staram się jak najlepiej promować, ale no kurde, żeby to aż takie liczby robiło, to jestem, powiem wam, w szoku i oczywiście bardzo, bardzo wam za to dziękuję. To pierwsza sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o mój kod na W54, to również zrobił 10 tysięcy użyć i powiem wam, że ten kod na W54, gdzie ja na tym serwerze nie grałem, nie jakoś go tam super promowałem, jakoś tam nie wspominałem bardzo często o tym, no to powiem wam szczerze, że nie wiem, no zrobił on więcej użyć niż ten kod ogólny dla wszystkich większości twórców. Także nie wiem jak wy to robicie, ale oczywiście bardzo wam za to dziękuję, bardzo jest mi miło z tego powodu i po prostu róbmy taką dobrą robotę wspólnie, razem. Jest super, nie? Dla mnie jest super, ja jestem dumny i bardzo wam oczywiście za to dziękuję. To tyle, żeby już nie przedłużać. Dziękuję wam pięknie za oglądanie, za uwagę. Pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę, komentujcie, subujcie dzwonem, żeby nic nie przegapić i mam nadzieję, że kodziki będą wam służyć. Dziękuję wam pięknie za... A, jeszcze wbijajcie na Instagrama, na Twitcha i na Discorda standardowo. I chyba tyle, nie? Jeżeli... Myślę, że o niczym nie zapomniałem. Ten kod i ten film i tak dotyczy głównie kodów. Także dzięki raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!